Dzień dobry, witamy w ten pochmurny dzień. Jednak jak widzę, nastroje moich gości nie są już takie pochmurne. Czy mam rację? Tak. Tak, moi drodzy, uświadomiłam sobie ostatnio, że spotykamy się tutaj już kolejny raz, a tak naprawdę nie mieliście szansy się jeszcze przedstawić naszym słuchaczom. To co, po kolei poproszę was, żeby podać swoje imię. Dobra. Olivia. Wiktoria. Marcelina. Kornelia. Borys. Kubo. Michał. Michał. Lena. Anastazja. No i jeszcze dzisiaj jest nieobecna Ola i Litka. I to właśnie cała druga B. Moi drodzy, w tym tygodniu mamy wyjątkowe święto. Co to za święto? Dzień Mamy! O, piękny tu chórek się pojawił. Wyjątkowym świętem w tym tygodniu jest Dzień Mamy. I w związku z tym Dniem Mamy nasza dzisiejsza rozmowa właśnie będzie dookoła tego tematu krążyła. Poznamy tu niektóre tajemnice, sekrety, ale też to, czego was te mamy nauczyły. Może zacznijmy tego, jak mamy mają na imię. Takie proste pytanie. Magda. Oli. Aneta. Elza. Ariela. Patrycja. Natalia. Ola. Marta. Patrycja. Marianna. Marianna, ale jak mówię, mamy piękne imiona. No to może coś o tych mamach powiemy więcej. A co wasze mamy mają najpiękniejsze? Lena? Włosy i oczy i serce. Włosy i serce. Borys? Włosy i serce. Włosy i serce. Oczy i serce. Oczy i serce. To jeszcze serce. Serce. Co jeszcze? Panowie? Okulary i serce. Okulary się chyba podobają. Dobra, Kuba? Włosy i serce. Włosy, ale tak uwagę na włosy zwracacie. Coś jeszcze? Chcesz dorzucić, Martynka? Oczy. Twarz i serce. Twarz i serce. Rucio? Wygląd i serce. Wygląd i serce. No bardzo pewnie miło jest mamom, jak to teraz słuchają. Ja dokładam się tego do tych słów, że mamy bardzo piękne mamy. No dobra, no to teraz kolejne pytanie do was. Zastanówcie się chwilę. Za co kochacie swoje mamy? Proszę. Za miłość. Za miłość. Borys? Za to, że jest przy mnie w trudnych chwilach. Ale bardzo ładnie powiedziane. Kuba? Za to, że o mnie pamięta. Bardzo ładnie. Lena? Za to, że mnie wspiera i zawsze mi pomaga. O, ale wy pięknie opowiadacie. Za wszystko, co dla mnie zrobiła. O, ale pięknie. Chyba ja się zaraz tu wzruszę. Za wszystko. Za wszystko. Coś jeszcze chcecie dorzucić? Bo nie wiem, czy jest coś do rzucenia jeszcze oprócz tej miłości, troski, opieki i wszystkiego burza. Miłość. No miłość, to już też się pojawiła. Coś jeszcze dorzucimy, żeby tym mamom się tam milutko na sercu zrobiło, jak nas słuchają teraz. Za to, że jak mam duży problem, to mi pomaga. Lena? Za to, że co chwilę jest ze mną i nie zostawiam, na przykład jak chcę z nią idzieć, to milczą. No się możesz wszędzie towarzyszyć, Oliwka. I za niespodzianki. I za niespodzianki, no pewnie. Rutek? Za to, że zawsze mi pomaga. Że zawsze pomaga. No widzicie, jakie macie wspaniałe mamy. Jak to się przy takim święcie się nagle przypomina. Jakie cudowne istoty nas otaczają. A my czasami się nie chcemy ich słuchać, prawda? Ale tylko czasami. Tak? Tak. No właśnie, no i taką wersję tutaj zostawmy. No dobra, skoro już wiemy, za co te mamy kochamy, no to może teraz trochę o tych mamach porozmawiamy i na przykład chciałabym, żebyście mi powiedzieli, co wasze mamy potrafią robić najlepiej. Oliwka? Gotować, robić niespodzianki. Co chciałaś jeszcze dorzucić? Kuba? Potrafi wilgotać. Dobra, Lena. Moja mama bardzo dobrze mnie uczy, na przykład jak czegoś nie rozumiem. I też gotować i niespodzianki też. Ale macie świetne te mamy tu, chłopcy, poproszę. Zabierać w fajne miejsca. Fajne miejsca, Rutek.
A zawsze jest ze mną. Jest zawsze ze mną. To potrafi najlepiej być z tobą. Dobra, co jeszcze dorzucicie? No, organizować różne wycieczki albo jakieś imprezy. O, no to też fajna sprawa. Gotować. No, gotować. To co takie lubicie, co mama gotuje najbardziej? Bigos! Bigos! Co jeszcze? Spaghetti! O, tu jeszcze spaghetti. Co jeszcze najpyszniejszego mamy gotują? Kotlety, co jeszcze? O, jajko sadzone mama robi najlepsze. Co jeszcze? Jajko na twardo. Na twardo, co jeszcze? Makaron z truskami. O, makaron z truskami, tosty, ale uczta by nam się zrobiła. Makaron z jogurtem truskawkowym. O! Pizza, co jeszcze? Co te mamy jeszcze pod razem pysznego gotować? I hamburg, i jajówę, oczywiście. To same pyszności nam się pojawiły, aż zgłodniałam. To już wiemy, za co kochamy mamy, wiemy, co robią najlepiej. Okazało się, że najlepiej gotują. Same pyszności, jak się też okazało. A co najbardziej wy lubicie robić ze swoimi mamami? No proszę. Jeździć na rowerze. Jeździć na rowerze, co jeszcze? Jak jest jakieś święto, to kupować prezenty online i jeszcze... Razem wybierać, tak? Mhm. Jeszcze organizować wycieczki i obserwować, co na nich będzie. O. Grać w gry planszowe. Grać w gry. Chodzić na zakupy. Grać w piłkę. Jeździć na rowerze. Czy mama jedzie, a wy na bagażniku? Nie! My też na rowerze. Czy wy pedałujecie, a mama na bagażniku? Ja nie mam, tylko zbieram na rower. Moja siostra siedzi na takim foteliku, a ja normalnie jestem na rowerze. A, no tak myślałam, ale chciałam was podpuścić trochę. Lena, już sobie przypomniałaś? Chodzić na zakupy i na rower i do kina. Jeszcze na rolkach tu. O, jeszcze mama na rolkach jeździ, fajnie. Jeszcze chodzić na plażę. I na plażę, no to może coś jeszcze wam się przypomni. I chodzić do parku. Chodzić do zoo. Chodzić na basen. O, na basen. Na akwapark. Do akwaparku, ale wy macie fajnie, to ja wam normalnie zazdroszczę. Jeszcze z mamą i tamte z tatą możemy wyjechać na fajne wakacje. I jeszcze na fajne wakacje, coś jeszcze dorzucicie? Tu widzę chętnych. Na piknik. Na hotel. O, do hotelu, o, no to też fajnie. Wy lubicie hotele, prawda? Zwłaszcza na zielonej szkole chyba, co? A zwłaszcza z basenem. Aha, jeszcze z basenem. Jak to będzie na jacuzzi? Z basenem, tak. I jeszcze na lody z mamą. O, jeszcze na o lodach zapomnieliśmy, właśnie. Bo ciągle mi opowiadacie, że na jakichś lodach jesteście. A jest tak zimno. I do kina. No to jeszcze tak może jedno pytanko odnośnie tych naszych mam, żeby za długo ich nie męczyć, żeby mamy tam zaraz nie spłonęły rumieńcami całkowicie, słuchając tych pięknych, miłych słów o sobie. Co my wasze mamy lubią? O, może tak zapytam. Co lubią robić, może co lubią jeść, co lubią, jak się dzieje? Co wam przychodzi na myśl przy takim pytaniu? Moja mama lubi sprzątać. I lubi, żeby wszystko było czyściutko, na przykład jak sprawdzi białą rękawiczką, czy wszystko jest dobrze w pokoju, to wtedy mi zaliczy. Jeździć ze mną na rowerach. Mhm, lubi iść na rowerach. Moja mama bardzo lubi grać ze mną w taką jedną grę planszową. A zdradzisz nam, co to za gra, żebyśmy może też mogli zagrać? Sonic. Moja mama lubi uczyć i gdy jest cicho. Co tam jeszcze? Dorzuci coś? Moja mama lubi sprzątać i jak jest ciepło. Jak jest ciepło? Moja mama lubi przeglądać telewizję. Moja mama lubi gotować i sprzątać. O. Moja mama lubi gotować, sprzątać i leżeć na kanapie. No to po takiej pracy to ja się nie dziwię, że ja też bym chciała na kanapie poleżeć. Więc nie ma co się dziwić, że mamy potrzebują odpoczynku. Jak te pysznie gotują, tyle rzeczy z wami robią. Co jeszcze panowie chcecie dorzucić? Moja mama się bardzo cieszy, jak dostałam szóstkę. O, sprawdzianu. Dobra. To jakaś wskazówka dla mnie, żeby mamy uszczęśliwiać. Co jeszcze dorzucicie? Moja mama lubi gotować i też lubi, kiedy dostaje szóstki. Lenka? Moja mama lubi jeszcze... oglądają filmy, lubi też jeździć na rowerze, lubi
mnie uczyć i lubi jak jest. Na przykład mama lubi bardzo, tak mama mi mówiła, że mama bardzo lubi zimę, bo wtedy możemy tak poleci pod kocem, możemy tak robić czekoladę. O, ale same miłe rzeczy. Moja mama lubi ze mną spędzać czas. Moja mama czasami też lubi odpoczywać i ze mną jeździć na rowerze. No jak wam mówiłam, po takich wysiłku, po tylu rzeczach, aktywnościach, to się należy. Oglądać z nami film na rzutniku. Ale fajnie. Ja z mamą zawsze chodzę na spacer z psami. I z psami, jeszcze pieski skorzystają. No dobra, moi drodzy, czy coś jeszcze o tych mamach możemy dorzucić, żeby im się miło dziś zrobiło? To może jakieś życzenia dla mam? Czego byśmy chcieli tym naszym mamom kochanym życzyć. Ja czy wiem. Macie jakieś pomysły? Ja no wiem. Widzę tutaj, słuchacze tego nie widzą, ale ja widzę ten las rąk wyrywający się, bo wszyscy by chcieli coś dla tych swoich mam. Ja wiem. Powiedzieć. Żeby zawsze była zdrowa i uśmiechnięta. Żeby miała dużo przyjaciół. Dużo uśmiechu życzę i dużo kolegów i koleżanek. Dużo zdrowia, szczęścia i wesołego dnia matki. Żeby była zawsze zadowolona i żeby jej się zawsze wszystko udawało. Żeby miała dużo radości, żeby była zdrowa i żeby była bardzo szczęśliwa. I żeby nigdy nie była smutna. No, moi drodzy, no to ja może tak podsumowując wasze życzenia, tu padły piękne słowa. Również chciałabym życzyć wszystkim mamom wspaniałego Dnia Matki. Tak, zdrowia przede wszystkim, bo jak wiemy, zdrowie jest bardzo ważne w obecnych czasach. Jakie zdrowie, to wszystko inne się uda. Więc przy okazji szczęścia, pomyślności, zadowolenia z tych wspaniałych naszych dzieci, które tutaj są ze mną i nie tylko. I czego jeszcze? O czym zapomniałam? Uśmiechu. I uśmiechu na co dzień, tak? Bo z uśmiechem możemy załatwić wszystko. To była jaka audycja? Klasówka drugiej B. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa.